Czy nowa Komisja Europejska pod wodzą Niemki Ursuli von der Leyen zmieni oblicze Unii Europejskiej? O tym w najnowszym Klubu Tygodniku. Przypomnijmy, Parlament Europejski już w lipcu wybrał Niemkę Ursulę von der Leyen na nową szefową Komisji Europejskiej. W ostatnich kilkunastu tygodniach trwały personalne roszady, ponieważ kraje członkowskie zgłaszały swoich kandydatów. Ci kandydaci musieli przejść przez procedurę przesłuchania przed Parlamentem Europejskim i ta cała procedura spowodowała, że proces wyboru kolegium komisarzy się opóźnił. Jakie są priorytety tej komisji? O tym Ursula von der Leyen mówiła już w lipcu, kiedy przed Parlamentem Europejskim podzieliła się swoimi priorytetami. W związku z tym prześledźmy, jakie są najważniejsze postulaty nowej szefowej Komisji Europejskiej. Gospodarka, która służy ludziom. Tak nazywa się jeden z priorytetów, który wyznaczyła von der Leyen. Pod tym pojęciem kryje się m.in. wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, uelastycznienie polityki gospodarczej, harmonizacja podatków, wprowadzenie świadczenia dla bezrobotnych, czy domknięcie Unii gospodarczo-walutowej, a także Unii bankowej. I na tym ostatnim punkcie chciałbym się skoncentrować, dlatego że mam wrażenie, że ten ogromny projekt integracyjny, największy projekt w ostatnich kilku latach, jest jednocześnie najmniej znany. Właśnie Centrum Analiz Kuba Jagiellońskiego wydało raport poświęcony Europejskiej Unii Bankowej autorstwa Mateusza Mazura. Mateusz w raporcie pokazuje, w jaki sposób ta Unia Bankowa dzisiaj funkcjonuje, jakie są jej realne efekty i bardzo chłodno analizuje, jakie będą potencjalne korzyści i koszty potencjalnego wejścia Polski w tą strukturę. Także zachęcam Was bardzo serdecznie do tego raportu, dlatego że on bardzo dobrze pokazuje to, jak takie wielkie cele, które programuje Unia Europejska, są w praktyce realizowane. Dla mnie najważniejszym zdaniem, które pada w tym raporcie, jest zdanie: Europejska Unia Bankowa w aktualnym stanie jest smutnym symbolem europejskiej integracji. To niedokończony projekt Unii Bankowej w niedokończonym projekcie Unii Gospodarczo-Walutowej, w niedokończonym projekcie Unii Politycznej. Jednocześnie jest to projekt już zbyt zaawansowany i zbyt silnie sprzężony z pozostałymi ramami instytucjonalnymi Unii Gospodarczej i Walutowej, żeby ostatecznie nie zostać domkniętym. Ta obserwacja, mam wrażenie, że pasuje jak ulał nie tylko do Europejskiej Unii Bankowej, ale wydaje mi się, że mówi coś znacznie głębszego o integracji europejskiej jako takiej. Co ciekawe, Mazur w tym raporcie wskazuje, że tym państwem, które było blokującym te kluczowe rozwiązania, których brakuje w Europejskiej Unii Bankowej, są Niemcy. Kraj, który znany jest przecież jako motor integracji europejskiej. Pytanie, czy nowa niemiecka szefowa Komisji Europejskiej będzie w stanie domknąć Europejską Unię Bankową wbrew interesom kraju, skąd pochodzi, to jest, uważam, proces, który trzeba analizować i który dużo więcej powie o stanie integracji europejskiej niż nam się wydaje. W punkcie gospodarczym znalazła się także dość ambitna polityka społeczna. Niemka zapowiada m.in. wdrożenie dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, europejską strategię równouprawnienia płci, parytety płci w zarządach spółek, czy przystąpienie do konwencji stambulskiej. Można się więc spodziewać, że w najbliższych latach Komisja Europejska będzie podejmować wiele kontrowersyjnych tematów z punktu widzenia ideologicznego i to nie jest dobra informacja, dlatego że Unia już dzisiaj przeżywa bardzo istotne napięcia, rozrywają ją bardzo istotne różnice interesów i do tego dołożymy jeszcze na pewno bardzo zróżnicowaną wrażliwość poszczególnych państw członkowskich i obywateli w tych kwestiach, które znajdują się w polityce społecznej. To jest gotowa recepta na to, aby Unia w najbliższych latach była podana jeszcze większym i jeszcze głębszym napięciom. Nie od wczoraj wiadomo, że polityka klimatyczna jest jedną z ważniejszych polityk Unii Europejskiej, ale nigdy chyba nie była tak wysoko w priorytecie, jak zapowiada to Niemka von der Leyen. Europa ma być pierwszym neutralnie klimatycznym kontynentem w roku 2050 i aby ten bardzo ambitny cel zrealizować, postuluje m.in. zaostrzenie celów redukcji emisji dwutlenku węgla do roku 2030, przeznaczenie prawie 30% budżetu Unii na cele klimatyczne, a także zapowiada ambicje
podniesienia zobowiązań na poziomie globalnym. Co to oznacza dla Polski? Przede wszystkim ogromne wyzwanie. Podkreślmy, że Polska ma w tym momencie problem z realizacją unijnych zobowiązań na rok 2020. W związku z tym te zobowiązania na rok 2030 będą jeszcze większym wysiłkiem finansowym. A kiedy weźmiemy pod uwagę ten długofalowy cel, jakim jest neutralność klimatyczna, no to musimy powiedzieć, że być może transformacja energetyczna w Polsce będzie jednym z największych wyzwań w ogóle rozwojowych w najbliższych dekadach. To, co dzisiaj jest realnie do uzyskania przez polski rząd na forum Unii Europejskiej, nie jest to, aby te cele w jakiś sposób zatrzymać. To jest dzisiaj zupełnie nierealne, biorąc pod uwagę, jak wygląda debata publiczna w Europie. To, co jest realnym, osiągalnym celem, na którym powinien skoncentrować się rząd, to przeznaczenie jak największych środków na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma być rekompensatą dla Polski i dla innych krajów, które będą ponosić największe konsekwencje polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Europa na miary ery cyfrowej, tak brzmi trzeci priorytet, który wyznaczyła von der Leyen. Co się pod nim kryje? No, takie modne pojęcia jak inwestycje w blockchain, w sztuczną inteligencję, wspólne standardy dla sieci 5G czy opodatkowanie największych gigantów technologicznych. No, wszystko w teorii brzmi super. Faktycznie to są tematy, którymi dzisiaj żyje cała, nie tylko zresztą Europa. Problem polega na tym, że są to zadania, które już w momencie ich ogłaszania w zasadzie stały się nierealne do spełnienia. Bo w momencie, w którym von der Leyen w lipcu przedstawiała te priorytety, w kilku krajach Unii Europejskiej toczyła się dyskusja na temat dopuszczenia chińskiej firmy Huawei do infrastruktury krytycznej. No i tutaj widzimy bardzo duże zróżnicowanie krajów członkowskich, czy Huawei powinien budować sieć 5G, czy nie. W związku z tym nie należy przypuszczać, że Komisji von der Leyen uda się spowodować, że Unia Europejska będzie mówiła wspólnym głosem wobec Chin, bo po prostu inna jest wrażliwość poszczególnych krajów członkowskich zarówno na same Chiny, jak i na Stany Zjednoczone, które bardzo mocno naciskają, aby Huawei nie dopuszczać do infrastruktury krytycznej w Unii Europejskiej. Podkreślmy także, że podatek cyfrowy, który jest zapowiadany przez von der Leyen, nie jest nowym pomysłem. Już Komisja Junckera bardzo długo dyskutowała nad tym podatkiem, ale niestety nie udało się go wprowadzić, dlatego że różnice między poszczególnymi krajami członkowskimi były tak duże, że nie osiągnięto porozumienia. Należy przypuszczać, że również von der Leyen będzie bardzo trudno ten cel zrealizować. Warto dopowiedzieć, że Polska poparła pomysł opodatkowania dużych technologicznych gigantów. Mateusz Morawiecki w Strasburgu podkreślał, że to jest cel, który Polska popiera, co jest o tyle istotne, że bardzo często ten rząd jest przecież krytykowany za to, że broni bardzo mocno suwerenności, nie chce przekazywać kolejnych porcji suwerenności na poziom Brukseli. Okazuje się, że tutaj w przypadku podatku cyfrowego zrobił wyjątek i rząd Mateusza Morawieckiego silnie popiera to, aby no właśnie ci najwięksi giganci technologiczni płacili podatki i aby ten podatek zasilał budżet Unii Europejskiej. Ochrona europejskiego stylu życia, tak enigmatycznie nazywa się czwarty priorytet Komisji Europejskiej. Pod nim kryje się m.in. pomysł wprowadzenia europejskiego mechanizmu praworządności. Jest to oczywiście pokłosie sporu, jaki Polska miała z Komisją Europejską, a później do Polski dołączyły Węgry. I oznacza to, że wraz z odejściem Komisji Junckera nie skończy się temat praworządności i spór na tym tle między Polską a Komisją. Warto podkreślić, że Komisja Europejska bardzo sprytnie wykorzystała ten spór z Polską do tego, aby poszerzyć swoje prerogatywy. Przypominam, że w maju tego roku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego wydało raport w stronę Lewiatana, raport autorstwa profesora Tomasza Grosse, w którym profesor pokazuje, jak na przestrzeni dekad zarówno Komisja Europejska, jak i Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu bardzo często rozpychały się łokciami i poszerzały swoją władzę zdecydowanie ponad swoje traktatowe kompetencje. I właśnie ten europejski mechanizm solidarności jest świetnym kolejnym dowodem na słuszność tez, który stawiał profesor w tym raporcie.
Podkreślmy, że Polska nie skrytykowała tego mechanizmu, podkreśliła jedynie, że oczekuje zobiektywizowanych kryteriów, na podstawie których ta ocena praworządności w poszczególnych krajach członkowskich będzie się odbywać. I moim zdaniem to jest bardzo dobra decyzja. Słusznie rząd nie odrzucił tego pomysłu, dlatego że to pogorszyłoby i tak nie najlepszy wizerunek polskiego rządu, szczególnie w aspekcie dyskusji o praworządności. I należy tylko zadać sobie pytanie, czy faktycznie kraje członkowskie Unii Europejskiej zgodzą się na takie wspólne kryteria, które pozwoliłyby ten mechanizm wdrożyć. Drugim ważnym celem w ramach priorytetu ochrony europejskiego stylu życia jest zmiana tak zwanego systemu dublińskiego, czyli reforma prawa azylowego. To będzie duży temat, dlatego że dzisiaj w zasadzie od kilku lat mamy do czynienia ze wstrzymaniem nielegalnej migracji do Europy, ale tylko dlatego, że cały proces wisi na Turcji. W ostatnich miesiącach coraz mocniej przecieka ta turecka granica i można się spodziewać, że za niedługo znowu wystąpi duża fala uchodźców i wróci dyskusja na temat przymusowej relokacji. Niestety, ale nie dowiedzieliśmy się od Niemki, jaki ma pomysł na to, aby te bardzo zróżnicowane interesy krajów członkowskich pogodzić. Zapowiada ona tylko bardzo ogólnie, że należy tutaj szukać jakichś rozwiązań, ale jakie to są rozwiązania? Niestety precyzyjnie nie usłyszeliśmy. Silniejsza pozycja Europy w świecie. Tak brzmi priorytet numer 5. Co się pod nim kryje? Bardzo zamaszyste cele. Von der Leyen deklaruje przyjęcie strategii wobec Afryki, europejską perspektywę dla Bałkanów, wprowadzenie większości kwalifikowanej jako mechanizm podejmowania decyzji w polityce zagranicznej. W ostatnich latach mamy do czynienia raczej z erozją znaczenia Unii Europejskiej na świecie, aniżeli ze wzmocnieniem jej pozycji. Można powiedzieć, że Unia Europejska ma bardzo istotne problemy, żeby oddziaływać nawet na najbliższe sąsiedztwo. Ma duży problem z tym, żeby zmieniać proces polityczny w Bośni i Hercegowinie czy Kosowie, a deklaruje odciśnięcie piętna na Afryce czy Chinach. To jest na pewno priorytet jak najbardziej nierealny, dlatego że Unia Europejska po prostu traci na znaczeniu i wszyscy Europejczycy powinni być tego świadomi. Tego stanu rzeczy nie zmieni wprowadzenie większości kwalifikowanej w procedurze podejmowania decyzji. To jest taka mrzonka, która od wielu lat jest obecna na europejskich korytarzach, ale podkreślmy, że przede wszystkim na nieskuteczność Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej wpływa zróżnicowanie interesów ich państw członkowskich. W związku z tym wprowadzenie głosowania kwalifikowaną większością głosów niewiele tutaj pomoże. A może zaszkodzić przede wszystkim najmniejszym krajom, dla których właśnie możliwość zawetowania jest jednym z ważniejszych narzędzi do tego, aby obronić swoją podmiotowość w polityce zagranicznej Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen zapowiada także stworzenie Europejskiej Unii Obronnej. Ile razy słyszeliśmy już te zapowiedzi z ust różnych europejskich wysokich oficjeli? I także tym razem musimy przyznać, że niestety te pomysły są zupełnie nierealne. Dlaczego? Dlatego, że po prostu społeczeństwa europejskie są pacyfistyczne i nie chcą przeznaczać więcej pieniędzy na zbrojenia, a tego właśnie dzisiaj Europie brakuje. I ostatni priorytet. Ursula von der Leyen chce ożywić demokrację w Unii Europejskiej. Między innymi zapowiada wprowadzenie ponadnarodowych list w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyposażenie Parlamentu w inicjatywę legislacyjną, czy stworzenie takiej dużej konferencji europejskiej, na której wszyscy będziemy dyskutować, co w Unii Europejskiej poprawić. Takie zdanie, które możemy przeczytać: system europejski naszej Unii ma unikalny charakter, pisze nowa szefowa Komisji Europejskiej. I faktycznie trudno się z nią nie zgodzić. O tym, jak problematyczne są zapowiedzi von der Leyen ożywienia demokracji, świadczy to, że postuluje ona urealnienie zasady Spitzkandidaten. Przypomnijmy, że ta zasada polega na tym, że na najwyższe unijne stanowiska powinni być wybierani liderzy frakcji, które cieszą się najwyższą popularnością, które zdobyły najwięcej mandatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. No, prawda polega na tym, że
Ursula von der Leyen jest największym zaprzeczeniem tej zasady Spitzkandydaten, dlatego że nie jest ona liderem frakcji chadeckiej. Tym liderem był inny polityk, który nie spodobał się prezydentowi Francji i dlatego Niemka von der Leyen została szefową komisji. Von der Leyen zapowiada tworzenie ponadnarodowych list, o czym od wielu lat się dyskutuje w Brukseli. Niestety trudno ten pomysł uznać za trafiony i za poprawiający jakość demokracji, no bo przecież nikt w Polsce nie będzie znał polityków z Portugalii, a politycy z Hiszpanii, polityków z Estonii. Także widać, że Ursula von der Leyen szuka narzędzi do naprawy demokracji nie tam, gdzie powinna. A powinna chociażby znajdywać je we wzmocnieniu roli parlamentów narodowych. O ich znaczeniu pisał również profesor Grosse w raporcie o subsydiarności, o którym wspominałem. Parlamenty narodowe mogłyby pełnić taką rolę pilnującego, czy instytucje unijne respektują chociażby zasadę subsydiarności. Jaki wniosek nasuwa się z analizy tych sześciu priorytetów? Moim zdaniem znajduje się tam wiele wielkich wizji, wielkich pomysłów spektakularnych, które oczywiście robią wrażenie, ale niestety za spektakularnością nie idzie ich realność. I to, czego się obawiam, to to, że niestety za 5 lat, kiedy Ursula von der Leyen będzie składać raport ze swoich działań, niestety będzie musiała pokazać wiele porażek. Aby tego uniknąć, warto zaapelować do nowej szefowej komisji, aby zaczęła swoje urzędowanie od jednego podstawowego kroku. Aby dokonała analizy przede wszystkim tego, dlaczego nie udało się wprowadzić rzeczy, które już zaczęliśmy wiele lat temu. I tutaj odeślę jeszcze raz nową komisarz do raportu Mateusza Mazura, bo raport Europejskiej Unii Bankowej świetnie pokazuje, jak pewne wielkie pomysły są realizowane i jakie napotykają problemy. Ta lektura z pewnością pokaże Ursuli von der Leyen, a Państwu mam nadzieję również, o czym powinniśmy pamiętać, projektując kolejne wielkie wizje. Także kończąc, pamiętajmy, małe kroki rodzą długofalowo duże zaufanie, a duże kroki bardzo często rodzą duże rozczarowanie.